Dzień dobry, witam Cię w kolejnej Kawie z Mikrutem. Odcinek 12, jest piątek, 9.15. Już od 12 tygodni spotykamy się i gadamy sobie o różnych rzeczach. Czasami o nauce języków, czasami o rzeczach bardziej biznesowych, tak jak na przykład dzisiaj. Ja swoją kawkę już mam, ciekawy jestem jak Ty. Ja dzisiaj piję oczywiście Honduras. Ostatnio częściej piję właśnie nasz Honduras, co ludzie powiedzą, kafę niż Etiopię. Nie wiem dlaczego, taki wydaje mi się troszeczkę mocniejszy niż Etiopia, także jeżeli lubisz mocną kawę, to zachęcam Cię serdecznie do zakupu właśnie kawa czy inne historie naszej kawy z naszej kawiarni, co ludzie powiedzą. Z takich jeszcze ogłoszeń, zanim przejdziemy do sedna, jeżeli jesteś uczniem i oglądasz ten materiał, to zapraszam Cię serdecznie do grupy Angielski przez Skojarzenia na Facebooku, gdzie co kilka razy w tygodniu jest publikowanych sporo materiałów pomagających zapamiętać Ci słówka z języka angielskiego, jak również zapraszam Cię na kursy wakacyjne w naszej szkole, w co ludzie powiedzą. No to co? To jedziemy. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o tym, za co w szkole językowej ponosi się koszty, za co właściciel szkoły językowej musi płacić i jakiego rodzaju to są koszty. Przygotowałem dla Was 25 różnych kosztów, z którymi właściciele szkół językowych muszą się zmagać. Także jeżeli ciekawi Cię, na co przeznaczane są pieniądze, które szkoła językowa musi zarobić, to zapraszam Cię do tego materiału. Łyk kawy i lecimy. Więc tak, pierwsze, primo, to są koszty związane z pracą lektora. I to jest nie tylko to, co lektor dostaje na rękę, ale również to, co przedsiębiorca musi odprowadzić, szkoła musi językowa odprowadzić do ZUS-u, zaliczka na podatek dochodowy i te wszystkie inne koszta tak naprawdę podwajają to, co lektor dostaje na rękę. W internecie jest takie coś jak kalkulator wynagrodzeń, można sobie wpisać swoją pensję netto, jaką dostajecie na rękę i wyskoczy Wam obok pensja brutto, czyli te wszystkie dodatkowe opłaty, które są wypłacane na poczet ZUS-u czy Urzędu Skarbowego oraz dodatkowo jeszcze kolejny koszt, który ponosi za Was pracodawca. Także jeżeli na przykład lektor dostaje 100 zł na rękę za zajęcia, to nie znaczy, że szkoła językowa tyle płaci. Fajnie by było, ale niestety nie. Takim całkowitym kosztem, jaki szkoła ponosi, jest wówczas prawie 190 zł, czyli praktycznie dwa razy tyle. I te 90 zł jest rozkładane na podatki i na ZUS-y. Tutaj Kasia pisze, że jakie są koszty zatrudnienia lektora, studenta do 26 roku życia. To, Kasiu, wszystko zależy od tego, ile taki lektor dostaje na rękę. Tutaj najlepiej bym sugerował wejść sobie w Google'ach, wpisać kalkulator wynagrodzeń i tam poustawiać odpowiednie parametry i zobaczyć, co Ci wyjdzie. Bo wszystko od tego zależy, czy taki lektor jest zatrudniony na umowę o pracę w innej firmie, na przykład w szkole jakiejś publicznej, czy zarabia minimalną pensję na rękę. To jest też bardzo ważne, żeby przy podpisywaniu umowy z danym lektorem o takie coś go zapytać i poprosić najlepiej o oświadczenie na piśmie, że jest zatrudniony w innej firmie i zarabia minimalną pensję na rękę, ponieważ wtedy zupełnie inaczej jest liczone są składki odkładane. Inaczej się liczy składki odkładane dla osoby, która nie ukończyła 26 roku życia. Inaczej się liczy dla tych osób, które nigdzie nie pracują albo pracują, ale nie zarabiają tej pensji minimalnej. Także tu najlepiej sugerowałbym skonsultować z jakimś doradcą finansowym, księgowym albo po prostu nawet dla własnej ciekawości wklepać to w kalkulatorze wynagrodzeń, żeby to mniej więcej oszacować, układając na przykład budżet na kolejny rok. Koszt numer 2 to jest praca sekretariatu. Czyli wszystkie telefony, które otrzymujecie od naszych dziewczyn jako uczniowie, jeżeli jesteście naszymi uczniami oczywiście, układanie grafików, przydzielanie osób do konkretnych sal, przydzielanie zajęć lektorom, to wszystko wykonują, tę pracę wykonuje sekretariat, podpisywanie umów, pilnowanie tego, żeby umowy były podpisane. Można to robić w sposób elektroniczny, ale to i tak trzeba później w pewien sposób zweryfikować. Taka osoba, taki uczeń musi dostać umowę na papierze. Więc ktoś musi taką umowę wygenerować, uzupełnić itd., itd. To są również rzeczy związane z rekrutacją, przydzielanie do odpowiednich terminów, umawianie na rozmowy kwalifikacyjne, dzwonienie do osób, które rozwiązały testy i żeby je umówić na konkretną rozmowę. Jeżeli ma uczeń jakiś problem, no to może przyjść do sekretariatu i ten problem zgłosić, żeby sekretariat go rozwiązał. No, cała taka obsługa administracyjna tutaj to jest koszt numer 2, jaki ponosi się w szkole językowej. Koszt numer 3
to jest czynsz. No, szkoła face-to-face tak naprawdę oparta jest na nauczaniu stacjonarnym, która jest oparta na nauczaniu stacjonarnym, musi taki czynsz płacić. Jakie są stawki czynszu, to tak naprawdę dużo zależy od tego, w jakiej miejscowości się znajdujecie, czy macie najem, czy macie kredyt podpisany i spłacacie kredyt. To wszystko od tego zależy, jaka będzie ta miesięczna, wysokość tego miesięcznego zobowiązania. Na przykład w Lublinie, o dziwo, ale surprisingly trochę, jedne z najdroższych czynszów są w biurowcach, ponieważ tutaj mamy czynsz rzędu 50-60 zł netto. Szkoły językowe są zazwyczaj zwolnione z podatku VAT, w zależności od tego, jakie usługi świadczą, więc tego VAT-u nie można sobie odzyskać, nie można go sobie odliczyć, bo go nie wypracowujemy, prawda? Także dla szkoły językowej koszt końcowy to jest koszt brutto, a nie koszt netto. No więc liczmy 70, w dobrym wypadku 70 zł brutto, plus do tego w wielu biurowcach naliczane są opłaty tak zwane deweloperskie i to są opłaty manipulacyjno-administracyjne. I trzeba sobie dorzucić parę stówek miesięcznie właśnie takich opłat. W zależności oczywiście też od wielkości lokalu, jaki wynajmujemy, bo jeżeli jesteśmy małą szkołą i mamy dwie salki po 20 parę metrów, no to wówczas nie zapłacimy takiego czynszu, jak mając kilka sal po 20 metrów i nam się to składa na 170 na przykład, czy 200 metrów kwadratowych. To wtedy od każdego metra trzeba zapłacić taką opłatę. Koszt numer 4 to jest ubezpieczenie. Każdy przedsiębiorca, który ma do czynienia z przyjmowaniem klientów, powinien mieć ubezpieczenie wykupione na wypadek tego, gdyby komuś coś się stało. Czyli powiedzmy, przychodzicie do naszej szkoły, poślizgniecie się na podłodze, czy poślizgniecie się na schodach, złamiecie rękę. To żeby takie ubezpieczenie właśnie te koszty leczenia pokryło. Tu ktoś się pyta, po co takie ubezpieczenie? Niestety nie widzę imienia, bo nie wyświetla się. Po co takie ubezpieczenie? No właśnie po to, żeby w razie czego ten obowiązek nie spoczywał na tobie, wypłacania komuś odszkodowania, tylko żeby to poszło z ubezpieczalni. Ubezpieczenie też pokrywa kradzież sprzętu, zniszczenie sprzętu w wyniku zalania, powodzi, awarii napięcia, na przykład jak będzie jakieś duże spięcie i urządzenie elektroniczne dostanie szoku i później będzie nie do włączenia, to ubezpieczenie też może pokryć taki koszt naprawy lub wymiany takiego urządzenia. My parę lat temu byliśmy w Grecji na wakacjach, no i niestety tak się zakończyły dla nas wakacje, że nas okradziono na kilkanaście tysięcy złotych. No niestety nie mieliśmy tego ubezpieczonego. Mądry Polak po szkodzie. Warto sobie wykupić takie ubezpieczenie, które obejmie wam również kradzież, jak będziecie gdzieś w ruchu, poza lokalem. To jest bardzo ważne. Nam wyciągnęli plecak ze sprzętem z bagażnika. Także dość nieprzyjemna sytuacja. Mądry Polak po szkodzie. Teraz wszystko ubezpieczamy. A koszt ubezpieczenia? Tu jeszcze ktoś pyta. Koszt ubezpieczenia? No to wszystko, słuchaj, zależy. Wszystko zależy od tego, jaki rodzaj, jaki zakres ma to ubezpieczenie. Jeżeli sobie je rozszerzysz, no to takie ubezpieczenie będzie dużo droższe. Powiedzmy, że jest to koszt rzędu 2000 rocznie. Jak sobie to podzielisz na 12 miesięcy, to może nie wychodzi aż tak dużo, ale jak za chwilę zaraz zobaczycie dalej takich kosztów, że tu troszkę, dosyć sporo się zbiera w skali miesięcznej. Za co jeszcze szkoła językowa ponosi opłaty? Koszt numer 5 to jest koszty sprzątania. Kasia pisze, moje dzieci uczą się języków online, jakie są wówczas koszty? Kasiu, za chwilę o tym wszystkim będzie, bo koszty nauczania online również się ponosi. Wprawdzie nie są to koszty czynszu, nie są to koszty związane z ogrzewaniem, wodą i tak dalej, ale z zupełnie innymi rzeczami, takimi jak subskrypcje różnych aplikacji, czy stron internetowych, dzięki któremu takie nauczanie zdalne jest możliwe. Ale o tym za chwilę, bo to jest gdzieś chyba tam 7 czy 9 koszt. Koszt numer 5, tak jak wspominałem, to jest sprzątanie. Marek pisze, właściciel może sam sobie posprzątać. No może sobie posprzątać. I ja przez wiele lat jeździłem do szkoły w weekend albo zostawałem po zajęciach w sobotę i tak sprzątałem tę szkołę. Ale powiem wam, że na dłuższą metę to jest naprawdę męczące i lepiej ten czas wykorzystać do rozwijania firmy i
oddelegować sprzątanie na osobę, która mogłaby to posprzątać, niż samemu się tym zajmować, bo w pewnym momencie, na początku okej, na początku jest to fajne, spoko, natomiast później okazuje się, że osoba odpowiedzialna za rozwój firmy musi się zajmować rozwojem firmy, a nie rzeczami, które może wykonać z powodzeniem inna osoba, nawet bardziej doświadczona, czy bardziej biegła w tym, jak na przykład sprzątanie, bo to jest też, słuchajcie, tak, że ja sobie posprzątam, przychodzi Ola i sprząta po mnie, bo ja nie zauważę tego czy tamtego, więc tutaj myślę, że lepiej zlecić pewne rzeczy profesjonalistom. No więc sprzątanie, a co za tym idzie, różne środki czystościowe, ale o tym jeszcze za chwilę. Koszt numer 6, jaki ponosi szkoła językowa, tutaj głównie w kontekście nauczania face to face, to są przybory papiernicze. Oj, kawy. Dajcie w ogóle znać w komentarzach, czy to, co mówię, to ma sens. Kasia pisze, że prowadzi szkołę online, ale koszty też są. Oczywiście, Kasiu, koszty również są. Za chwilę opowiem o tym, jakie. Ktoś pisze, otwieram szkołę we wrześniu. Dzięki za cenne wskazówki. Super, mam nadzieję, że zostaniesz z nami do końca, bo tych wskazówek będzie jeszcze 20 kilka. Więc zwracając, koszt numer 6 to są przybory papiernicze. I tutaj mowa o takich rzeczach jak markery, gąbki do tablicy, ściereczki mokre do wycierania tablicy, długopisy, które uczniowie mogą sobie brać, jak zapomną swoich, papier do drukowania, toner do druku, eksploatacja drukarki i tak dalej. Teraz pytanie, jak to można załatwić? Można to tak załatwić, kwestię drukowania, że albo kupujemy swoją drukarkę i swoje tonery, że tak powiem, i troszczymy się o to, żeby ta drukarka działała, jeżeli coś się zepsuje, to wozimy do serwisu i naprawiamy na własną rękę taką drukarkę, albo podpisujemy umowę z jakąś firmą, tak jak my mamy to zrobione. Firma instaluje taki licznik w drukarce, daje swoją drukarkę za złotówkę i płacicie miesięcznie złotówkę za drukarkę, ale płacicie za każdą wydrukowaną stronę. Ale co jest tutaj takiego dobrego, to to, że jak drukarka się popsuje, to was to tak naprawdę nie interesuje. Dzwonicie do firmy, w ciągu jednego dnia oni przyjeżdżają, podstawiają wam nową drukarkę, tamtą zabierają, naprawiają. Tonery również dzwonią do was i mówiąc, słuchajcie, na podstawie zużycia toneru w tamtym miesiącu, to powinniście już zamówić kolejny toner. I jedyny koszt, jaki ponosicie, to jest właśnie tutaj zamawianie tych tonerów. To coś takiego jak leasing samochodu, że płacisz za wynajem i za wlewane paliwo, które wyjeździsz. No tutaj płacisz notabene za to, ile czego wydrukujesz, ile stron. I chyba to tyle, jeżeli o to chodzi. Koszt numer 7. Koszt numer 7 to jest energia elektryczna. Energia elektryczna typu światło, drukarki, routery, ogrzewanie wody, korzystanie z komputerów poza zajęciami lekcyjnymi, czyli to, że uczeń przyjdzie na godzinę 17:45 i jedna grupa i druga grupa do 21:00, to nie jest cała konsumpcja energii, jaka następuje. Konsumpcja energii zaczyna się od godziny, kiedy otworzy się sekretariat, a tak naprawdę trwa cały czas, ponieważ drukarka jest włączona na okrągło, router jest włączony na okrągło, ponieważ lektorzy mogą sobie wydrukować zdalnie pewne materiały z domu, po prostu wysyłają maila do drukarki i drukarka im to bach, bach, bach wydrukuje. Więc żeby to było możliwe, no, koszt energii elektrycznej jest ponoszony. Tutaj wspominałem też o pracy sekretariatu, no to wiadomo, komputery, drukarki. No, może nie jest to duży koszt, ale jest. Czasami zajęcia zdalne są prowadzone właśnie ze szkoły. No więc tutaj wchodzi do tego kwestia światła w sali, pobór mocy z komputera, kamerki, jakichś lamp oświetlających lektora, żeby to ładnie wyglądało w miarę profesjonalnie. To jest też koszt korzystania z internetu, ale o tym za chwilę. No. I tak wydaje mi się, że to chyba tyle. To nie jest też tak, że ja tutaj bardzo chcę wyolbrzymiać te koszty, bo te koszty nie są aż tak duże. Po prostu rozmawiamy o tym, jakie koszty ponosi szkoła językowa, więc jeżeli jesteś uczniem i cię to interesuje, to powinieneś to wiedzieć. Jeżeli masz zamiar założyć szkołę językową w niedługim czasie, również powinieneś to wiedzieć, żeby wiedzieć, na co być przygotowanym, przygotowaną. Łyczek honduraska. Słuchajcie, koszt numer 8 to jest koszt za wodę. Może w skali miesiąca to też nie jest dużo, bo
po prostu za spuszczanie wody, nikt w szkole się nie kąpie, nie bierze prysznica, nie leje wody do wanny, nie pierze ubrań, więc nie jest to jakiś mega duży koszt, ale jest. Każde spuszczenie wody, no to jest bach, bach, każde umycie rąk, bach, bach, prawda? Więc jeżeli przyjdzie nam powiedzmy 200 osób i w ciągu tygodnia, czy 300 osób w ciągu tygodnia i nam umyje ręce i każda spuści wodę, no to możecie sobie policzyć, jak to w skali roku się przedstawia. To jest kilkaset dobrych, kilkaset, o ile nie 1000 plus złotych. Jeżeli chodzi o zajęcia online, no to oczywiście takiego kosztu nie ma spuszczania wody, prawda, ale są inne koszty. O tym za chwilę. Koszt numer 9 to jest ogrzewanie. Ogrzewanie, również koszt ponoszony w głównej mierze przy zajęciach stacjonarnych, ale również przy zajęciach online, bo jeżeli lektor kończy zajęcia stacjonarne, przypuśćmy o 17.30 i o 17.45 zaczyna zajęcia online, no to on nadal siedzi w tej sali, no i nadal musi mieć włączone ogrzewanie i nadal musi mieć włączony prąd, bo inaczej będzie mu zimno albo ciemno, a po ciamaku nie będzie przecież siedział i uczył, bo nie będzie nic widać. Więc tu mamy koszty ogrzewania, w zależności od tego, jaką technologią dysponuje budynek, w którym znajduje się szkoła, no to te koszty mogą się różnić. Najlepsze jest oczywiście ogrzewanie miejskie, bo wtedy włączasz i masz wyrąbane, płacisz tylko tyle, ile jest przewidziane w umowie najmu. Nie mam pojęcia, jaki to jest koszt miesięczny w takim wypadku, ale na pewno dużo mniejszy niż taki, jaki na przykład my ponosimy. My mamy piec i mamy licznik, tak jak w domkach jednorodzinnych jest, w większości domków jednorodzinnych, że ten piec ustawia się na konkretną temperaturę i on po prostu grzeje. Można sobie regulować kaloryferami, odkręcać wcześniej, zakręcać później, ale to też tak do końca nie działa, bo na przykład no nie może być tak, że zajęcia zaczynają się o 17.45, a przyjdziemy o 17, odkręcimy i mamy nadzieję, że nam się nagrzeje. Nie, nie nagrzeje się. Więc taki kaloryfer trzeba powiedzmy odkręcić o godzinie 10 rano czy o 11, żeby do tej 17 ta sala się nagrzała. Jeszcze w zależności oczywiście od temperatury, mrozu i tak dalej, szczelności okien, to wszystko ma na to wpływ, ile tej energii na ogrzewanie nam zejdzie. Powiedzmy, że jest to koszt rzędu kilku tysięcy rocznie i mówiąc tutaj kilka tysięcy, to mam na myśli 6-7 tysięcy w skali roku. Są również budynki, oczywiście płacimy to tylko w miesiącach zimowych, no ale to jest koszt płacony powiedzmy 2-3 razy w roku, to nie jest tak, że to się płaci co miesiąc, przynajmniej nie u nas. Bywa też tak, że niektóre budynki są wyposażone w pompy cieplne, takie pod ziemią, no to wówczas energię grzewczą mamy za darmo, ale taka pompa hula cały rok i ona pobiera prąd, więc tak naprawdę tutaj nie płacimy za ogrzewanie, ale płacimy więcej za prąd. No i koszt taki, w zależności oczywiście od metra, no to powiedzmy jest 3,50 zł, 3,50 brutto albo netto, nie pamiętam, ktoś mi kiedyś mówił, za metr kwadratowy. Więc jeżeli mamy 150 metrów kwadratowych, to koszt ogrzewania miesięcznie, bo ta pompa hula cały rok, no to jest w granicach 600 zł miesięcznie dodatkowo. Czy grzejecie, czy nie grzejecie, ile wygrzejecie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, po prostu co miesiąc się płaci. To jest bardzo podobna sprawa jak do ogrzewania miejskiego. Okej, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Koszt numer 10, jaki ponosi szkoła językowa, to jest oczywiście koszt za internet. Coś może wydawać się bardzo podstawowego, takie staple, ale ten koszt jednak istnieje i zakładając swoją szkołę musicie się z tym liczyć. Pierwsza rzecz to jest opłata miesięczna za internet, może to być stałe łącze, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli jest u was w budynku, albo łącze komórkowe. Biorąc pod uwagę łącze komórkowe, to musicie się liczyć z tym, że taka liczba gigabajtów w skali miesiąca będzie ograniczona. W momencie, gdy zaczęło się nauczanie online, musieliśmy podnieść abonament, ponieważ my mamy tylko możliwość komórkowego internetu, który tak raz działa, raz nie działa, działa jak chce. Mimo że nadajnik jest centralnie vis-a-vis naszej szkoły, to bardzo często ten internet muli, po prostu muli, szczególnie po drugiej stronie budynku, a wynika to z tego, że mury w budynku są bardzo grube i nie przepuszczają dobrze tego sygnału, zatrzymują ten sygnał. Więc zwiększenie abonamentu związane właśnie z
podwyższeniem liczby gigabajtów, ponieważ mieliśmy 100, no i to niestety kończyło się po 2 tygodniach, jak lektorzy dawali lekcje online albo uczniowie łączyli się hybrydowo. Także jak widzicie tutaj koszt wody, spuszczania wody czy koszt ogrzewania jest, czy zużycia papieru toaletowego jest zastąpiony wyższym kosztem internetu. Kolejna rzecz za internet to jest też konfiguracja, może to nie jest koszt, który ponosimy, prawda, co miesiąc, ale też warto wziąć to pod uwagę. Konfiguracja sieci w taki sposób przez jakiegoś specjalistę, który zabezpieczy nam tę sieć przed niepowołanymi wejściami z zewnątrz. Czyli najlepiej mieć sieć publiczną dla uczniów, która będzie troszeczkę bardziej ograniczona pod względem prędkości, powiedzmy zamiast 100 MB to żeby miała 30 MB, bo w trakcie lekcji nie jest potrzebna aż tak duża przepustowość. Natomiast żeby ona była, powiedzmy, słabiej zabezpieczona, i sieć prywatną, która będzie dużo lepiej zabezpieczona, przez którą będą się łączył sekretariat, może nawet lektorzy. To wszystko zostawiam Wam do decyzji. Najlepiej zapytać się jakiegoś specjalisty. U nas jest tak, że jest sieć prywatna i sieć publiczna. To jest koszt numer 10, czyli internet. Koszt numer 11, jaki ponosi szkoła językowa, to są działania marketingowe. I tutaj możecie powiedzieć, no ale co mi to zmienia, że moja szkoła, do której chodzę, reklamuje się, nie wiem, w radiu, w telewizji, w social mediach i tak dalej. Ale zwróć uwagę, że bardzo prawdopodobne, że jeżeli ta szkoła by się nie reklamowała w takich mediach, to bardzo prawdopodobne, żebyś się o niej nie dowiedziała. Druga rzecz to jest też taka, że Facebook okrutnie tnie zasięgi i ja to widzę po naszym własnym fanpage'u, słuchajcie. W momencie, gdy kiedyś publikowany post docierał do 2000 osób, do 2500 osób, tak teraz jest to 300-400 osób. Także jak widzicie, dużo, dużo, dużo to spadło. Więc publikując jakieś ciekawe treści edukacyjne, na przykład ostatnio był post o tym, jakie są najczęściej popełniane błędy przez Polaków, więc chcący, żeby się więcej osób o tym dowiedziało, no to taki post trzeba dopalić opcją sponsorowaną postu. Może to być 15 zł, może to być 30 zł, może to być 100 zł, w zależności od tego, jak długo chcecie, żeby taki post się wyświetlał, do jakiej liczby osób chcecie, żeby on dotarł i tak dalej, i tak dalej. Można reklamę na Facebooku nakierować tylko na osoby lubiące nasz fanpage, albo tylko na osoby, które są naszymi uczniami, albo te, które nie są uczniami. To da się odpowiednio konfigurować. O, Kasia pisze, że tutaj przydałoby się jakaś kawa o Facebooku. No, czemu nie? Myślę, że można się nad tym pochylić i się tym zastanowić. Kasia też pisze, że mocno inwestuje w TIK. Kasia, co to jest TIK? Bo chyba nie... technologie informacyjno-komunikacyjne. Dokładnie tak, ale o tym jeszcze za chwilę, bo wszystkie takie rzeczy elektroniczne to mam jako punkt 20. To nie jest też tak, że te koszty są poukładane jakoś od najniższego do najwyższego, albo od najwyższego do najniższego, czy od najbardziej najważniejszego do najmniej ważnego. Po prostu są tak, co mi też przyszło do głowy tutaj. Tak, wracając jeszcze do kwestii marketingu, to są też promocje, to są też kampanie informacyjne, ale to możemy to spiąć pod jednym budżetem marketingowym. Tutaj na przykład kiedyś mieliśmy reklamę w radiu, no to taka reklama w radiu to jest koszt rzędu 20... Żeby was nie skłamać, około chyba 18 czy 20 zł brutto już za emisję jednego posta. No, ale taki post to też nie wystarczy, żeby tylko raz poleciał. No, on musi polecieć przynajmniej 4 czy 5 razy w ciągu dnia, o różnych porach dnia, dla osób, które mają na 7.30 do pracy, żeby to usłyszały gdzieś koło 7.15, dla osób, które mają na 8 do pracy, żeby to usłyszały gdzieś koło 7.40, powiedzmy, czy 45, będąc w samochodzie, dla osób kończących o 15.30, żeby to usłyszały gdzieś w granicach 15.35, 15.45, coś takiego. Także różne rzeczy tutaj bierze się pod uwagę. No, przypuśćmy, że taki koszt miesięczny takiej reklamy w radiu to jest w granicach 2,5-3 tysięcy brutto. Już tutaj mówmy w kwotach brutto, bo tak jak wspominałem, szkoła językowa ponosi całe kwoty brutto, nie może sobie odliczyć VAT-u.
Koszt numer 12 to jeden z tych ważniejszych kosztów. Właściwie powinienem go dać wcześniej jeszcze trochę, no ale koszt numer 12, jaki ponosi szkoła językowa i praktycznie tak naprawdę każda firma, to jest koszt obsługi księgowej. Księgowej. W zależności od formy prowadzenia działalności, czy jest to spółka, czy jest to jednoosobowa działalność gospodarcza, to koszty są różne. Od 400 zł 350-400 zł za jednoosobową działalność gospodarczą, w zależności też od tego, ile faktur będziecie przynosić co miesiąc księgowemu, bo jeżeli będziecie przynosić cały plik różnych wpłat, wypłat, faktur i tak dalej, w zależności od wielkości szkoły, no to ten koszt będzie wyższy niż te 300-400 zł. Powiedzmy 500-600. Natomiast jeżeli macie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, no to ten koszt będzie jeszcze dużo większy, ponieważ może być to nawet 2-2,5 tysiąca miesięcznie taki koszt. Biorąc pod uwagę końcoworoczne sprawozdanie finansowe, ponieważ w spółce już jest pełna księgowość. Jeżeli macie oczywiście, nie wiem, 3-4 faktury w miesiącu, no to taki koszt może być w granicach 1000-1200 zł. Natomiast jeżeli macie już więcej faktur, no to każdą tę fakturę trzeba tam podobno jakoś opisać czy coś. No ten koszt wzrasta, ponieważ księgowi spędzają dużo więcej czasu na wprowadzeniu tego wszystkiego do systemu. Koszt numer 13, jaki ponosi szkoła, to jest koszt prawnika. Dajcie znać, czy to, co mówię w komentarzach, czy to ma sens. Ja sobie wyknę kawę. No przecież to kawa z mikrutem, no to jakoś człowiek musi przez resztę dnia funkcjonować, nie? To jest koszt prawnika. Prawnik. Przede wszystkim dlatego potrzebny jest prawnik, żeby wiedzieć... Może tak, dobrze, żeby prawnik spojrzał nam na umowę, którą sobie gdzieś tam napiszemy. No bo każdy przedsiębiorca pewnie wklepuje do Google'a umowa taka i taka, bach, ale nie możecie tego po prostu zapisać, wydrukować i dać do podpisu waszym uczniom czy waszym klientom. No bo prawnik weźmie wam to pod lupę i sprawdzi, czy nie ma tam żadnych sformułowań, które przygotują kij na wasze plecy. Czy nie ma tam jakichś zakazanych zapisów, czy to, co piszecie, ma sens, czy to też was jako przedsiębiorców zabezpieczy. No dużo jest takich rzeczy, które trzeba brać pod uwagę, o których prawnik wam powie, a o których możecie po prostu sami nawet nie pomyśleć. Czy jak podpisujecie umowę najmu, to też dobrze, żeby prawnik rzucił wam okiem na taką umowę. Z tego, co wiem, na przykład nie powinno się podpisywać umów na czas nieokreślony, bo coś tam, ale co? Nie wiem, nie wnikam. Ja mam zaufaną kancelarię, której ufam praktycznie swoją głową i mam nadzieję, że tej głowy nie stracę kiedyś. Kolejna rzecz to jest to, co nasi rządzący wyprawiają, różne rzeczy. Jak sami byliście świadkami w minionym roku, w minionym roku 2020 po wprowadzeniu pandemii. Ja wiem, że to stan wyjątkowy, no ale przepisy zmieniały się jak w kalejdoskopie. Jednego tygodnia było tak, innego tygodnia było śmak. I to okej, można sobie śledzić, ja to oczywiście śledziłem, czytałem to wszystko, ale tu jest pewien haczyk, ponieważ jak wychodzi nowe rozporządzenie, to ono odnosi się do, powiedzmy, punkt trzeci, litera C, odnosi się w rozporządzeniu poprzednim do punktu drugiego, litera F. Ale w tym poprzednim rozporządzeniu, punkt drugi, litera F, odnosi się do punktu ósmego, litera G, w jeszcze poprzednim rozporządzeniu. Więc tak naprawdę trzeba to wszystko czytać za każdym razem do tyłu, co zostało zmienione, bo to nie jest tak, że za każdym razem wychodzi tekst, przynajmniej ja się nie spotkałem z tym, a szukałem, że wychodzi za każdym razem tekst ujednolicony, tylko wychodzi tak jakby nowelizacja, czyli taki update, prawda, że oni tylko nadpisują coś, albo ten punkt przyjmuje brzmienie takie, a ten punkt zastępuje się punktem takim, taki jak aneks do umowy się sporządza, coś takiego. No więc obsługa prawna covidowa. To dodatkowe koszty były, ponieważ kancelaria musiała na własną rękę analizować te wszystkie sytuacje. No i dzięki temu byliśmy w stanie bardzo szybko reagować jako szkoła na wszelkie zmiany. Nie byliśmy zostawieni samemu sobie, ponieważ no, ja bym się bał, że może czegoś nie doczytałem, czy może czegoś nie zrozumiałem. Tutaj była też kwestia tego, jak
powinno się rozumieć niektóre zapisy, że na przykład zgromadzenie, ja na początku myślałem, że zgromadzenie, no to spotykamy się z przyjaciółmi, to też jest zgromadzenie, czy spotykamy się z uczniami, to też jest zgromadzenie, ale okazuje się, że nie, że zgromadzenie to jest generalnie takie, że zleci się ileś osób na ulicy i to jest dopiero zgromadzenie, to jest osób, które się nie znają. No ale to takie niuanse, takie kruczki tutaj były bardzo ważne. Kasia pisze, że umowy pomaga konstruować prawnik. Dokładnie tak, to nie jest tak, że ściągniesz sobie jakiś tam templatkę, wzór i to będzie działać. Może będzie, może nie będzie. Powinno nam zależeć na tym, żeby mieć dobrego księgowego i prawnika, pisze Kasia. Dokładnie tak, to jest tak jak lekarz rodzinny. Każdy powinien mieć swojego lekarza rodzinnego, dobrego prawnika i dobrego księgowego, który mu doradzi. Dobra, kolejna rzecz, żeby się nie rozgadywać. Kolejny koszt, jaki ponosi szkoła językowa, to jest koszt 14, to są projektory, które się wypalają. To też nie jest, słuchajcie, koszt, który się ponosi co miesiąc, to też nie jest koszt, który się ponosi co roku. To jest raz na jakiś czas trzeba wymienić lampę w projektorze, która się wypali, albo czasami nawet opłaca się bardziej kupić nowy projektor. Nam parę lat temu nagle strzeliła lampa w projektorze. Po prostu. I nie opłacało się naprawiać tego, bardziej opłacało się kupić gdzieś tam używany projektor z odnowioną lampą i do tej pory sprawuje się naprawdę świetnie. Koszt numer 15 to są żarówki, które też się wypalają. Ja nie postrzegałem tego kosztu jako taki bardzo wysoki i tak przekonałem się o tym, jaki to może być koszt, jak mi przyszło wymienić na raz 8 czy 10 żarówek, które się po prostu nagle wypaliły. I to też nie jest tak, że one się wypalają stopniowo, tylko trzask. I koniec. Tu też trzeba uważać, bo jak się kupi tańsze żarówki, no to jest ryzyko, że one po prostu nam wybuchną i się zajarają. Słuchajcie, to nie jest, to nie zdarzyło się u nas, całe szczęście, ale zdarzyło się to u znajomego, który całe szczęście właśnie wychodził do domu, że po prostu zaczęła się jarać żarówka. I to tak jarać żywym ogniem, bo kupił jakieś chińskie badziewie na AliExpressie i to po prostu mu się schajczyło. Ale całe szczęście jest od tego też ubezpieczenie. No ale zanim ubezpieczenie się odzyska, nie wiem, nigdy nie miałem styczności z firmą ubezpieczeniową i wypłatą odszkodowania. Mam nadzieję, że nie taki zdiabeł straszny, jak go malują, ale słyszałem różne historie, że to może trwać nawet i do roku. No więc wyobraźcie sobie, co to może się dziać. Więc lepiej czasami dołożyć do tych lepszych żarówek, bardziej powiedzmy markowych. Koszt numer 16 to jest telefon firmowy. I nie mówię tutaj już o samym aparacie, bo można mieć jakikolwiek stary telefon, prawda? Tylko tak naprawdę do odbierania telefonów i pisania SMS-ów to nie musi być super najnowszy Samsung czy jabłko. Ale tu bardziej mówię o koszcie abonamentu. Większość oczywiście firmowych, czy nawet już prywatnych. Mój pies się Żyjesz? Żyj. Tak, pies się zakrztusił własną śliną. Tutaj jest koszt abonamentu i nie mówię tutaj tylko o tych minutach, które w większości przypadków i tak są bezpłatne na polskie numery i text messages, te SMS-y, które są bezpłatne. Też internetu raczej nie trzeba w takim telefonie firmowym, bo on i tak sobie leży gdzieś tam tylko w sekretariacie. Bardziej mówię tutaj koszt dzwonienia za granicę. Jeżeli mamy uczniów z zagranicy, a przy nauczaniu zdalnym jest to dość często spotykane, może tak, no to wyobraźcie sobie, ile może was kosztować telefon do Arabii Saudyjskiej na przykład. Kasia pisze, że można umawiać się na spotkania online. Lubię widzieć rozmówcę w trakcie rozmowy. Tak, Kasiu. To wszystko spoko. Przy rozmowie kwalifikacyjnej na przykład jasne oczywiście, czy żeby jakiś feedback od ucznia zdobyć, jak najbardziej tak, ale czasami zdarzają się sytuacje niezapowiedziane, nieprzewidziane, na przykład lektor ma wypadek, tfu, odpukać samochodowy, czy źle się czuje, zachoruje, migrena. Wypadki chodzą po ludziach, nie jest w stanie szkoła zapewnić zastępstwa na daną godzinę w dany dzień, więc trzeba takie zajęcia na szybko odwołać. No a wtedy należy albo zaSMS-ować, albo zadzwonić do takich uczestników zajęć.
Koszt numer 17, jaki ponosi szkoła językowa, to jest koszt materiałów i akcesoriów do zajęć. Nie mówię tutaj o koszcie markerów czy o koszcie papieru, tylko bardziej o koszcie zabawek takich na zajęcia, czy gier, czy kart. My produkujemy własne materiały edukacyjne, te mnemobrazki, ale to też mamy dwie grupy, powiedzmy. Jedne to są takie, które sprzedajemy na zewnątrz, to jest oddzielny, to jest zupełnie co innego, i drugi, które używamy w szkole, to jest ogromny ogrom, około 5 czy 5,5 tysiąca mnemobrazków, które w ogóle nigdy nie wyjrzały poza mury naszej placówki, i jest to kolejny koszt. Tak, mamy swoje materiały, ale oczywiście kupujemy też materiały od innych firm, i no to też jest koszt. Czy są to gry planszowe, czy są to gry karciane, czy są to klocki, czy są to plastikowe warzywa i owoce, no to to wszystko zalicza się do kosztów ponoszonych przez szkołę językową. Powiecie, na zajęciach online takich kosztów nie ma. Takich nie, ale są inne, o których wam zaraz powiem. I to wcale nie są koszty mniejsze, wręcz bym powiedział, że dużo wyższe, ponieważ te koszty się ponosi co miesiąc, ale o tym za sekundę. Koszt numer 18 to są szkolenia dla lektorów. A, co jeszcze właśnie, wracając do tego poprzedniego. Koszt materiałów ponosi się po to, możecie powiedzieć, ok, ale to możecie przecież prowadzić zajęcia bez tych materiałów. No tak, ale fajnie jest coś sobie pomacać na zajęciach, czy fajnie jest poukładać klocki. Żeby te zajęcia miały wysoką jakość i były fajne, no to takie akcesoria trzeba zakupić do nauki języków. Koszt numer 18, jaki szkoła językowa ponosi, to są szkolenia dla lektorów. Chcący utrzymać wysoką jakość nauczania, wysoką jakość dydaktyczną, no to szkoła musi wysyłać lektorów na różnego rodzaju szkolenia. Kiedyś, w zamierzchłych czasach przed-covidowych, nie wiem, czy wiecie, jak jest AD, co jest, to znaczy na przykład 500 years AD, czyli 500 lat naszej ery, to znaczy N Domini, to w drugą stronę, przed naszą erą, no to jak jest? To jest BC, before Christ, albo before the common era. A teraz BC oznacza before COVID. Ha, ha, ha. Taki suchar z rana. Gdzie ja byłem? Tak, szkolenie dla lektorów. Więc w czasach BC przed-covidowych wysyłało się lektorów do Warszawy, do Krakowa, się jeździło po tych konferencjach, no więc te koszty były spore, bo dochodził do tego dojazd. Teraz te szkoły, te koszty są, no powiedzmy, troszeczkę niższe, bo wszystko, większość rzeczy odbywa się w świecie online, ale też koszty samych konferencji i szkoleń są wyższe, więc to tak naprawdę na jedno wychodzi. Takie szkolenia dotyczą metodyki, dotyczą ćwiczeń, jakie można realizować z uczniami, kreatywnych metod nauczania, oceniania, podejścia do uczniów i tak dalej, tego naprawdę jest multum. I to może być koszt za każdego lektora, no bo każdego indywidualnie trzeba wysłać, no to jest koszt rzędu kilkuset złotych. Czasami jest możliwość wykupienia jakiegoś pakietu dla szkoły i na przykład wysłania 8 czy 10 lektorów za jednym zamachem, no to troszeczkę wtedy się ten koszt zmniejsza. Także też, jeżeli prowadzicie szkołę i będziecie chcieli swoich lektorów w ten sposób kształcić, szkolić, no to wypada czasami, warto, może nie wypada, warto zapytać o taką zniżkę grupową. Kasia pisze, że też się szkoli, jak prowadzić szkołę efektywnie. No właśnie, i to jest też koszt szkoleń dla właściciela, takiego na przykład jak ja. Wykup kursów, które pomagają prowadzić szkołę w bardziej efektywny sposób, ale to właściwie, przepraszam, ale to właściwie lektorzy, właściciele zazwyczaj sponsorują sobie sami takie szkolenia. Kolejny koszt, koszt numer 19, to jest koszt serwera i domeny. A coś, co może wydawać się dość oczywistym, no przecież strona jest i działa, coś, co może się wydawać kosztem dość niewielkim, no bo co to jest? Przecież to tylko strona i to tylko domena. Ale w zależności od tego, jaką domenę mamy, najtańsze są chyba domeny regionalne typu lublin.pl czy wrocław.pl. Droższe są domeny ogólne.
a już najdroższe są takie typu Biz, na przykład z końcówką edu chyba, PL są jednymi z tych tańszych, com są jednymi z tych droższych, ale to każdy we własnym zakresie może się dowiedzieć. Serwer. Dlaczego serwer jest taki ważny? Czy można mieć tańszy? No można mieć tańszy serwer, ale co z tego, jak wtedy strona nie będzie nam śmigała tak, jakbyśmy chcieli? Co z tego, że strona będzie się nam wtedy zacinać? My dysponujemy własną platformą e-learningową, na której są wrzucane mnemobrazki w postaci JPEG-ów. To też swoje waży. Każdy serwer ma pewną przepustowość, pełną moc, więc w momencie, gdy na przykład 200 osób czy 900 osób naraz zacznie przeglądać mnemobrazki, to serwer zacznie się wieszać. Chcący, żeby to wszystko dużo płynniej działało, no to trzeba więcej zapłacić za większą moc serwera. Pojemność takiego serwera, no jak ktoś ma samą stronę, tylko taką wizytówkę, no to mu wystarczy jakieś, nie wiem, tam może 300 mega, może 500 mega. Nie znam się na tych rzeczach, więc tutaj nie chciałbym się wypowiadać jako profesjonalista. Na pewno trzeba więcej, jeżeli wrzucamy swoje materiały na serwer, czy PDF-y, które przygotowujemy z handoutami dla uczniów. To wszystko też kosztuje. Koszt numer 20, jaki ponosi szkoła językowa, to jest subskrypcja. To są subskrypcje i to jest właśnie ten koszt, który zastępuje nam ogrzewanie, wodę i papier toaletowy w szkole stacjonarnej. To są subskrypcje różnej maści. Mogą to być subskrypcje pakietu Adobe na przykład. Illustrator, czy InDesign, czy Photoshop, czy Lightroom. Czy są bezpłatne zamienniki? Oczywiście, że są. Ale nie są one tak dobre jak pakiet Adobe. To nie jest żadna kryptoreklama. My korzystamy z tego pakietu, ponieważ daje on naprawdę multum możliwości. Kiedyś próbowałem coś robić w Canwie, składać e-booka w Canwie, to powiem wam, że to była naprawdę męczarnia i nie da się tego zrobić tak, jak na przykład da się to zrobić w InDesignie, bo nie ma, bo zostają powiedzmy środki tak zwane, czy nie da się tego odpowiednio wyjustować. Zresztą nawet Canva ma wersję płatną, która jest ponoć bardziej profesjonalna. Nie korzystałem, nie wiem, nie znam się, więc się wypowiem. Kolejna subskrypcja to jest na przykład urządzenie, aplikacja powiedzmy do wysyłania newslettera. My używamy MailerLite'a i MailerLite to jest koszt rzędu chyba 70 zł miesięcznie, czy 80. Wszystko zależy od tego, ilu subskrybentów mamy na tej liście. Po co w ogóle takie narzędzie? Czy nie można wysyłać z Gmaila? Można, ale jeżeli wyślemy na przykład 200 maili na raz z jednego konta, to bardzo szybko może się okazać, że skrzynki zaindeksują nasz adres jako spamerów. I wtedy w ogóle już najgorsza rzecz, jaka może się stać, to blokada maila. Także tutaj trzeba też bardzo uważać. Można, jeżeli mamy kilkunastu czy kilkudziesięciu uczniów, no to można to robić w taki sposób, że wysyłamy w partiach te maile, czyli powiedzmy do 10 osób wysyłamy raz, za godzinę do 10 kolejnych osób wysyłamy drugi raz, za 2 godziny wysyłamy i tak dalej, i tak dalej. Także albo nawet wysyłamy z kilku skrzynek mailowych. Czasami ja tak robię, jak chcę, żeby bardzo szybko dotarła wiadomość do uczniów i chcę mieć pewność, że wszyscy tę wiadomość dostaną, to właśnie tak robię, że dzielę na przykład, wysyłam do 30 uczniów z jednej skrzynki Gmailowej. Do 30 uczniów wysyłam ze skrzynki z naszą domeną. Do 30 uczniów wysyłam ze skrzynki swojej prywatnej, Arek Mikrut. Także to jest jakaś tam metoda. Ale na przykład nie wyobrażam sobie, jak na liście newsletterowej czy mailingowej ma się 2,5 tysiąca czy 5 tysięcy osób. No ciężko by było, to tak naprawdę cały dzień by człowiek spędzał na wysyłaniu jednego maila. A to przecież nie o to chodzi. Narzędzia newsletterowe mają to do siebie. Dlaczego tak robię? Narzędzia newsletterowe mają to do siebie, że często gęsto te maile jednak trafiają gdzieś tam do folderu oferty czy społeczności, więc nie mamy takiej stuprocentowej pewności, że nasi odbiorcy takiego maila przeczytają, no chyba, że oni wcześniej otagowali czy oflagowali te maile jako nie spam. Więc warto też poprosić uczniów, żeby też taki zabieg wykonali na swoich skrzynkach. Poza tym narzędzia takie do mailingu pomagają nam zaplanować całą korespondencję. Możemy sobie ustawić, kiedy chcemy, żeby taki mail został wysłany. Ale to nie jest tak, że klikamy. Jak na przykład ja prowadzę wyzwania językowe, takie za free, to nie jest tak, że ja codziennie o tej 7:45 włączam komputer, piszę maila i go wysyłam. Nie, to po prostu się robi raz na tydzień i się ustawia, że codziennie ma być wysłany do konkretnej grupy odbiorców. Tylko tych, którzy się zapisali na to wyzwanie, ma zostać wysłany e-mail. Także takie narzędzia to jest moim zdaniem coś
niezbędnego obecnie w dzisiejszych czasach. Inne narzędzie, za które się płaci, subskrypcje. Kasia pisze, bardzo dużo kosztują te subskrypcje. Tak, Kasiu, zgadzam się, to są dość duże koszta, bo tak, 5 dyszek tutaj, stówka tutaj, 7 dyszek tutaj, no i tak naprawdę miesięczny koszt zrobi nam się nagle 600 zł. I bang. I trzeba jakoś na te 600 zł zarobić, prawda? Tutaj mamy, gdzie byłem, StreamYard. Tak, StreamYard to jest narzędzie, którego w tym momencie używam. To jest taka aplikacja do streamingu. Ona umożliwia nam wystąpienia live na żywo na kilku platformach jednocześnie. Czy można by to było robić inaczej i za free? Tak, StreamYard umożliwia nam, ma wersję darmową, która umożliwia nam streamowanie na jednym kanale, na przykład tylko na grupie na Facebooku i tylko w jakości 480p, czyli tej takiej no najbiedniejszej. Wersja taka ze średniej półki, powiedzmy, umożliwia nam już streamowanie na kilku kanałach jednocześnie, czyli jednocześnie możemy być na YouTubie, na grupie na Facebooku, na fanpage'u i dodatkowo opcja HD Ready, czyli to 720p. Nadal nie jest to 1080, ale tak naprawdę jak większość osób teraz korzysta z telefonów, ze smartfonów, to po co nam te 1080 Full HD. Innymi aplikacjami tutaj już w stronę nauczania online, no to jest Zoom. Na przykład Zoom, żeby można było prowadzić zajęcia dłuższe niż 40 minut, trzeba za to zapłacić, bo Zoom darmowy umożliwia tylko do 40 minut, a później no to już mamy koszt rzędu kilkudziesięciu czy nawet kilkuset złotych miesięcznie, w zależności od tego, ilu nauczycieli z tego korzysta. Jeżeli zajęcia prowadzi jeden, dwóch nauczycieli, no to ten koszt jest niższy niż 10 nauczycieli. I różnego rodzaju inne aplikacje, które też są płatne, na przykład Test Portal, czy chyba Test Portal. Osobiście nie korzystam, ale wydaje mi się, że jest tam jakaś opcja płatna. Kahoot, który ostatnio bardzo mocno ograniczył wersję darmową, która ogranicza się tylko do jednokrotnego wyboru i nie można dodawać zdjęć. W wersji płatnej możecie dodawać zdjęcia do pytań, możecie robić innego rodzaju quizy typu multiple choice, jakieś tam wyścigi i tak dalej, i tak dalej. Wordwall, z którego też notorycznie korzystamy, który nam urozmaica te zajęcia, czy sprawia, że one są na dużo wyższym poziomie niż po prostu otwarcie książki i lecenie, ćwiczenie pierwsze, drugie, dziesiąte, pa, do domu. Koła takie fortuny, do których można coś wpisać i wylosować, karty takie do ciągnięcia, jakieś match, drag and drop, to też wszystko kosztuje. I to jest koszt rzędu kilkunastu złotych miesięcznie, bodajże tam rzędu 30 chyba, czy 40 za takiego Wordwalla. Subskrypcja na przykład Microsoft Forms też jest rzeczą płatną dla firm. Osoba prywatna może sobie z tego korzystać jak najbardziej, ale dla firm jest to już niestety wersja płatna, cały pakiet Word. Czy można z OpenOffice'a? No można, ale jak komuś to wyślemy później, no to jest duże ryzyko, że to nam się rozjedzie. To tak samo można z Google Docsów korzystać, prawda? No można, pewnie, że można, ale te rzeczy są bardzo mocno ograniczone. Koszt numer 21 to są środki czystościowe, papier toaletowy, środki dezynfekcyjne, wszystkie te płyny, którymi trzeba się spryskać. No tutaj firmy w dobie pandemii produkujące te rzeczy, no to zbiły naprawdę krocie na tym. To tu raczej nie ma się nad czym rozwodzić. Nie są to duże koszty w skali miesiąca, ale jednak są. Więc otwierając szkołę językową musicie to brać pod uwagę, a czasami ktoś przyjdzie i wam taki papier toaletowy sobie przywłaszczy. Takie sytuacje też się zdarzają. Koszt numer 22, już przedostatni, jaki ponosi szkoła językowa, to jest naprawa różnych awarii. Komputerów, eksploatacja sprzętu poza zajęciami, w ogóle zakup sprzętu też. To też nie są koszty, które ponosi się miesięcznie, ale to są koszty, które sprawiają, że na przykład jest możliwym prowadzenie no, takiej chociażby kawy z mikrutem, jak ja teraz prowadzę. Czy mógłbym to robić telefonem? Oczywiście, że mógłbym to robić telefonem, ale ta jakość może nie byłaby taka nawet półprofesjonalna. Może tak. Czy zdjęcia? No, ogólnie jest to coś, co sprawia, że firma funkcjonuje na wyższym poziomie, na troszeczkę wyższym poziomie i też jest w stanie robić trochę więcej rzeczy na rzecz społeczności, czyli na przykład takie wideo czy live'y streamowane,
czy projektowanie, tutaj wracając jeszcze do subskrypcji, projektowanie karuzeli, czy jakichś postów takich edukacyjnych, czy stories, żeby to wszystko ładnie wyglądało. No na upartego można to wszystko robić bezkosztowo, no ale czy by to wyglądało tak atrakcyjnie wizualnie? No, to zostawiam waszej tak naprawdę ocenie tutaj. Naprawa awarii w tym komputerze. O, na przykład jakiś czas temu przyszedłem do biura, włączam komputer, coś tam sobie piszę, nagle bach, czarny ekran. Mówię, o co chyba? Włączam, bach, czarny ekran. Pojechałem do sklepu, pytam się, słuchajcie, no co jest? A matryca się spaliła. No a jaki koszt wymiany? 2500. Mówię, no... Seriously? To już bardziej się opłaca kupić czasami sprzęt nowy, ale używany, prawda? No, w większości wypadków taki sprzęt jest bardzo porównywalny, koszt takiego sprzętu jest bardzo porównywalny z kosztem naprawy, więc to też warto gdzieś tam wziąć pod uwagę. Naprawa spłuczki, jak się zepsuje chociażby, czy naprawa instalacji elektrycznej. Koszty, których tak naprawdę nie przewidzimy, a które musimy gdzieś tam w budżecie swoim uwzględnić w razie W. Koszt numer 23, jaki ponosi szkoła językowa. I tutaj powiem z naszej perspektywy, ponieważ nie każda szkoła językowa to robi, z naszej perspektywy kosztem jest rysowanie mnemobrazków. I to jest rysowanie mnemobrazków wszystkich. Jeszcze raz podkreślę, że oddzielnym bytem są mnemobrazki, które można nabyć u nas w sklepie internetowym, z których tak do końca nie korzystamy na zajęciach, bo to jest co innego. Natomiast czym innym są mnemobrazki, z których korzystamy na zajęciach, to jest kilka tysięcy fiszek, które trzeba było narysować. To znaczy każdy z nich trzeba narysować i każdy rysunek kosztuje kilkanaście złotych. Plus do tego dochodzi czas, który ja poświęcam na wymyślenie tych mnemobrazków. No i oczywiście wydruk tych mnemobrazków, a to mam w kolejnym koszcie, no rysowanie tego, więc tak naprawdę produkcja swoich materiałów, można też do tego zaliczyć projektowanie graficzne, jakichś postów czy e-booków, które są udostępniane za darmo, na przykład jako materiały edukacyjne. Koszt numer 24, jaki się ponosi, to jest druk mnemobrazków. I tutaj możecie powiedzieć, druk, ok, dobra, jak ma jestem na kursie online, no to nie mam przecież wersji drukowanej. Nie, ale masz wersję online, a za taką wersję online też musieliśmy zapłacić, żeby napisać aplikację do wyświetlania tych mnemobrazków online. Więc to też był koszt i jest koszt utrzymania tej aplikacji online. Koszt serwera, koszt tego, że coś się zepsuje, dzwoni się do informatyka, słuchaj, problem taki i taki, trzeba naprawić. Czasami są rzeczy, których nie przewidzimy, a trzeba być na te rzeczy gotowy w budżecie. Druk mnemobrazków plus laminowanie tych mnemobrazków to są też wszystko koszty i oddzielnym kosztem jest druk czegoś takiego, ponieważ tutaj koszt jest druku wliczany w koszt, w cenę jaką się płaci za każde jedno opakowanie. Zresztą koszt zaprojektowania takiego opakowania to też był koszt. No, samo zrobienie takiego pudełka to nie jest tak, że idziesz i wybierasz, o chcę to pudełko, tylko słuchajcie, chcę karty wielkości tej i tej. Te karty mają być zalaminowane. Zróbcie mi do tego pudełko. Więc koszt takiego pudełka zaprojektowania to jest w granicach 450-500 chyba złotych. A innym kosztem, oddzielnym kosztem jest koszt druku mnemobrazków, które mamy u nas w szkole, które stanowią integralną część kursu, więc tak naprawdę ich cena, tych, które używamy w szkole, tych kilku tysięcy, jest wkalkulowana w cenę kursu. I to też są, słuchajcie, naczynia powiązane. W momencie, gdy cena druku idzie w górę, no to też skądś trzeba wziąć na to pieniądze, więc to też są dodatkowe koszty, jakie szkoła językowa ponosi i koszty, na które trzeba zarobić, robiąc różne inne rzeczy. Koszt numer 25 to jest już koszt ostatni i to jest po prostu czas. Jak to mówią, czas to pieniądz. Kasia pisze, że wartość intelektualna, jeżeli tworzysz swoje materiały, to one mają wartość. Dokładnie tak, Kasiu. Jeżeli robimy coś, czego nie robi nikt inny, no to jest to pewna wartość intelektualna, która należy do nas, to tak jak artyści. Jak odtwarzana jest muzyka artysty w jakimś radiu, no to artysta dostaje za to tantiemy.
To jest czas, który poświęca się ekstra. Wymyślanie takich właśnie fiszek. Możecie powiedzieć, no dobra, no ale przecież to sobie siądziesz i wymyślisz. Okej, ale też to trzeba wziąć pod uwagę, że wymyślenie takich fiszek nie zajmuje kilkunastu sekund. Okej, ja jestem w stanie wymyślić skojarzenie do jakiegoś słówka, ale to też trzeba rozpisać, żeby graficzka wiedziała, co ma narysować i tak dalej, i tak dalej. To też nie wymyśla się do jednego słówka, tylko to się siada, wymyśla na przykład do całej listy, typu 50 słów. No i na to trzeba poświęcić, powiedzmy, pół dnia. Kawy z mikrutem, takie, które właśnie dla was prowadzę, czy to edukacyjne, czy to bardziej biznesowe, to wszystko to jest czas. Webinaria typu wypijmy za błędy, na których uczycie się, jak nie popełniać błędów, które popełnili wasi comrades, towarzysze niedoli. Nie, no, które popełnili inni uczniowie. Wypijmy za błędy. To jest, do tego jeszcze trzeba doliczyć koszt wina. Nie, no tutaj sobie akurat jaja robię. Ale to jest po prostu czas, który można by było poświęcić na coś innego. Czy to zrobi lektor, czy to zrobi właściciel, to i tak czas to pieniądz, jak to mówię. Pisanie postów, nagrywanie podcastów, czyli wszystko, co sprawia, że każda dodatkowa rzecz, którą dostajecie jako społeczność za darmo od jakiejś szkoły, to wiedzcie, że za tym też się kryje praca. Zazwyczaj ludzie widzą sam wierzchołek góry lodowej. To, że ja prowadzę taką kawę, to nie jest tak, że ja sobie siądę, włączę aparat i coś tam pogadam. To jest też tak, że ja muszę tydzień wcześniej pomyśleć, o czym ja będę mówił, zrobić jakiś research, przeanalizować to wszystko, więc to też jak tak się doda te wszystkie czynności, a 5 minut tu, 20 minut tam i tak dalej, no to tak naprawdę w pewnym momencie się okazuje, że tego czasu w ciągu doby zaczyna brakować. Czy może to zrobić ktoś inny? Pewnie, że w pewnym sensie mógłby to zrobić ktoś inny, ale temu komuś trzeba by było też zapłacić za to. Więc tak, tym akcentem chciałbym zakończyć naszą dzisiejszą kawę. Mam nadzieję, że wam się to przydało. Mam nadzieję, że trochę wam rozjaśniło w głowie. Jeżeli jesteście uczniami, to teraz widzicie, że koszt takiego kursu, na ile czynników musi być rozłożony i ile osób musi się tak naprawdę zrzucić na ten koszt, żeby można było to robić, żeby można było was uczyć na odpowiednio wysokim poziomie, żebyście mogli korzystać z autorskich materiałów, żebyście mogli otrzymywać jakieś treści dodatkowe, za darmo. Przecież to wszystko, co ja publikuję na grupie Angielski przez skojarzenia, to też jest pewien koszt. To też jest koszt rysunku, to też jest czas, który ja muszę poświęcić raz w tygodniu, na przykład na zaplanowanie całych 2 czy 3 tygodni do przodu. Także wybierając kiedykolwiek szkołę językową, też zwróćcie uwagę na to, co dana szkoła robi poza uczeniem. Czy jest to tylko dostarczanie kursów, czy jest to również taka edukacja społeczna, udzielanie się społeczne. Jeżeli jesteście właścicielami i nie macie swojej szkoły językowej, to i planujecie, znaczy jesteście właścicielami, a nie macie, no tak. Jeżeli planujecie założyć swoją szkołę językową, to mam nadzieję, że to wideo pomoże wam się zorientować w tym, na jakie koszty musicie się przygotować w przyszłości. Natomiast jeżeli jesteście właścicielami, to dajcie lajka, łapę w górę, jeżeli wam to się podobało. I co? I do zobaczenia za tydzień w piątek, tak jak zwykle, o 9:15, a porozmawiamy sobie o tym, jakich idiomów najczęściej używają Brytyjczycy. Będzie to wersja krótsza naszej kawy i kolejna też będzie właśnie krótsza, taka bardziej język edukacyjna pod względem językowym, a nie biznesowym. No, dzięki serdeczne za uwagę, do zobaczenia, enjoy the rest of the day, enjoy the weekend, take care and see you next time. Bye bye.